Państwa witam. Mistrz Alfred Hitchcock mówił, że dobry film powinien się rozpocząć od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno stopniowo rosnąć. My poszliśmy za radą mistrza. Najpierw, co prawda może nie za bardzo za jego radą, ale tak wyszło. Kazaliśmy Państwu trochę czekać. Potem była burza z piorunami, czyli prawie trzęsienie ziemi. Potem uwertura do musicalu Upiór w operze Andrew Lloyd Webbera w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach pod dyrekcją Tomasza Fabriana. No a teraz już zrobimy wszystko, żeby napięcie stopniowo rosło. Jest nam ogromnie miło móc powitać Państwa już po raz trzeci na naszym nadzwyczajnym, karnawałowym, noworocznym koncercie. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Cieszymy się niezmiernie, że zgromadzili się Państwo tego wieczoru tak licznie. Miło mi powitać wśród Państwa naszych znakomitych gości, a są dzisiaj z nami pan Krzysztof Smela, członek zarządu powiatu częstochowskiego. Witamy pana Andrzeja Szywińskiego, zastępcę prezydenta miasta Częstochowy. Miło nam powitać władze gminy Konopiska. Witam pana Edwarda Bałdygę, przewodniczącego Rady Gminy oraz pana wójta Jerzego Żurka. Witam pana Wojciecha Batora, sołtysa gminy Konopiska. Witam pana Romana Alojzego Banducha, wójta gminy Herby. Witam radnych gminy Konopiska, między innymi panią Henrykę Bulę. Witam serdecznie dyrektora Filharmonii Częstochowskiej, pana Ireneusza Kozę. Witam pięknie dyrektorów szkół gminy Konopiska. Jest z nami pani Barbara Chromołowska, dyrektor szkoły Właści. Oraz pani Jadwiga Chromołowska, sołtys gminy Łaziec. Miło mi powitać muzyków zaprzyjaźnionych z naszą orkiestrą. Jest dzisiaj z nami Bartłomiej Pięta, dyrygent orkiestry Dętej z Brończycy Wielkiej. Witamy serdecznie. A także kapelmistrz pan Wiesław Pitulski. Drodzy Państwo, mam zaszczyt i przyjemność móc w sposób szczególnie serdeczny powitać wśród Państwa naszych znakomitych sponsorów, czyli tych, bez których wsparcia i hojności koncert nasz nie mógłby dojść do skutku. Bardzo proszę o gorące brawa dla naszych sponsorów, a są to... A teraz tak dla wszystkich pojedynczo. Nasz koncert sponsorują Kuźnia Pałysz, Michał Jastrząbek i Paweł Jastrząbek. Bank Spółdzielczy w Konopiskach, reprezentowany przez prezesa pana Włodzimierza Cichonia. Rodzinna firma wędliniarska Aleksandria i Dariusz Moczarski. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Eliko, Elżbieta i Roman Monika. Zakład Stolarski Miedziński, Andrzej Miedziński. Intertrans Tomasz Leszczyński. Przedszkole Oxford for Kids Katarzyna Podsiadnik. Oraz pan Edmund Mzyk, firma Jawal. Serdecznie i gorąco dziękujemy sponsorom. No i wreszcie, szanowni Państwo, proszę pozwolić, że raz jeszcze w imieniu organizatorów i wszystkich wykonawców dzisiejszego koncertu bardzo, bardzo serdecznie i bardzo gorąco powitam naszą wspaniałą publiczność. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Naszą wspaniałą publiczność, która przyszła tutaj z całą pewnością po to, przede wszystkim, żeby posłuchać pięknej muzyki, ale też po to, żeby ogrzać się choć przez chwilę w blasku gwiazd dzisiejszego koncertu. A są to rzeczywiście wspaniałe gwiazdy.
już nie zwlekając, zaanonsuję już za chwilę ich pojawienie się na scenie. Już za moment na tych deskach przed Państwem wystąpi Grażyna Brodzińska. Niekwestionowana królowa polskiej sceny operetkowej i musicalowej. Proszę tych braw nie powstrzymywać. Państwo wiecie doskonale, jest prawdziwą, niekwestionowaną królową, bo jest wspaniała i ma wszystko, co taka królowa mieć powinna. Przepięknie śpiewa, wspaniale tańczy, jest znakomitą aktorką i do tego jeszcze przepiękną kobietą. Brawa jeszcze raz dla Grażyny Brodzińskiej. Tego wieczoru w boku Grażyny Brodzińskiej wystąpi Marcin Jajkiewicz. Powoli z sukcesami wspinający się po szczeblach kariery estradowej, młody wokalista, śpiewający muzykę rozrywkową, musicalową, jazzową, znany z Idola, z Szansy na sukces, ale jest to również laureat pierwszej nagrody konkursu w ramach Festiwalu Sopockiego, konkursu Przeboje Lata Jedynki. Marcin Jajkiewicz. Za chwilę zaproszę naszych artystów na scenę, ale najpierw jeszcze słów, no kilka, o naszej orkiestrze. Postaram się już jak najmniej opóźniać pojawienie się naszych gwiazd na scenie, więc powiem tylko, że po występie gwiazd jako solistów raz jeszcze zagra dla Państwa nasza znakomita orkiestra pod dyrekcją Tomasza Hadriana. Będzie to Espania Cani. Paso Doble, taki utwór hiszpański, ale w stylu cygańskim. I tutaj wystąpią solo trzej wspaniali trębacze: Sylwester Fox, Michał Wokal i Mateusz Kisielnicki. Ponadto w tym utworze zaprezentują się również przed Państwem nasze wspaniałe i pełne wdzięku mażoretki Szyk. A już teraz zapowiadam pierwsze pojawienie się na scenie naszych gwiazd. You Raise Me Up, piosenka, która ma już lat około 40, ale w pierwszym momencie, kiedy zaśpiewał ją zespół Secret Garden, nie od razu zyskała sławę. Dziś jest to piosenka znana na całym świecie, bardzo lubiana, taka, która doczekała się bardzo wielu coverów. Piosenka dodająca otuchy, przynosząca radość, taka, która sprawia, że czujemy się lepsi. Rise me up, podnosisz mnie, dźwigasz mnie. Tę piosenkę zaśpiewa Marcin Jajkiewicz, a najpierw w arii z operetki Perła w Tokaju, operetki berlińskiego kompozytora Raymonda, napisanej w roku 1978, wystąpi dla Państwa Grażyna Brodzińska. No to wyobraźmy sobie, że niech twe skrzypki dzwonią. Grasz na skrzypcach również? Nie, tylko na tym instrumencie. No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że grasz na skrzypcach. Dobrze, będę do ciebie śpiewała. Chcesz? Dobrze. Woo!
You raise me up to more than I can.
Wasza orkiestra Delta i zespół Mażoretek Szyk przed chwilą dla Państwa wystąpił. Z operetką to było tak, że narodziła się w połowie wieku XIX we Francji, w Paryżu. To tam wtedy tworzył sam wielki Jakub Offenbach. Potem za sprawą m.in. Johanna Strausa stolicą operetki stał się cesarsko-królewski Wiedeń. A jeszcze później, na początku wieku XX, stał się nią Budapeszt, a to dlatego, że niezwykle modne i popularne stały się melodie cygańskie oraz czardasz. I stąd też właśnie w operetce Rajmonda Perła z Tokaju ten pełen temperamentu czardasz, który zaśpiewała dla Państwa Grażyna Brodzińska. Ten początek wieku XX, lata międzywojenne, to był już właściwie schyłek operetki, ale wtedy też właśnie za oceanem, na nowojorskim Broadwayu, coraz częściej i z coraz większym powodzeniem zaczęto grać musicale, czyli taki gatunek muzyczny, sceniczny, który w gruncie rzeczy w założeniach niewiele się od operetki różni, z tym, że gra się tam muzykę z bardzo wyraźnymi wpływami jazzu. Po II wojnie światowej kompozytorzy europejscy już do operetki nie wrócili. Za to zaczęli komponować musicale i to świetne musicale. Jednym z najlepszych i najsławniejszych twórców musicalu europejskiego jest Andrew Lloyd Webber. To ten, którego muzyką Państwa powitaliśmy. Przypomnę, to była uwertura, wstęp do musicalu Upiór w operze. Do tego musicalu jeszcze wrócimy. A kolejny europejski musical rozgrywający się tam, gdzie operetka się narodziła, czyli w Paryżu, to Dzwonnik z Notre Dame. Historia jest, myślę, świetnie Państwu znana. Historia dzwonnika z Notre Dame, który co prawda nie był piękny ciałem, za to miał bardzo dobre serce. Ten musical rozpoczyna się pieśnią poety. Gringoire śpiewa o tym, że już za chwilę zobaczymy i usłyszymy historię, która wydarzyła się w Paryżu czasów katedr, czasów średniowiecza, kiedy to w niebo strzelały wieże wysmukłych gotyckich katedr. I tę piosenkę z musicalu Dzwonnik z Notre Dame już za chwilę zaśpiewa dla Państwa Marcin Jajkiewicz. A zaraz potem jeszcze raz wystąpią przed Państwem mażoretki z zespołu Szyk, tym razem w układzie do Walca z Maskarady Arama Haczaturiana. Haczaturian operetek nie pisał i chociaż spędził swoje życie w Europie i to wschodniej Europie, czyli tam, gdzie interesowanie się muzyką amerykańską nie było mile widziane, to jednak umiał niezwykle umiejętnie włączać do swojej muzyki elementy jazzu. Zresztą to zawsze tak bywało, że Europejczycy i Amerykanie nawzajem się inspirowali i to zresztą w bardzo różnych sprawach. W latach 20. do Paryża przyjechał Amerykanin George Gershwin, to był właśnie ten Amerykanin w Paryżu. Chciał koniecznie spotkać się z Maurycym Ravelem, który był wtedy jednym z najwybitniejszych europejskich kompozytorów. Spotkali się. Gershwin tak troszkę czołobitnie do Ravela, mając świadomość, że jest to spadkobierca wieloletniej europejskiej kultury muzycznej i pyta: mistrzu, proszę mi powiedzieć, proszę mi dać kilka wskazówek, jak ja powinienem komponować. Ravel mówi: oczywiście, proszę pana, tylko najpierw proszę pozwolić, że ja zadam panu jedno pytanie. Ile pan zarobił na swoim ostatnim musicalu? Gershwin mówi: no, jakieś 40 tysięcy. Ravel mówi: no właśnie, ja za swoją rapsodię hiszpańską dostałem tylko 2. To ja się powinienem od pana uczyć. A więc najpierw piosenka z musicalu Dzwonnik z Notre Dame, a potem europejski Walc z Maskarady Arama Haczaturiana. Thank you.
razem was, za wiekiem wiek wokoło nas, o świcie, w trucie, aż mu zmierz, do góry pną się zręby wiesz. W ich cieniu zaś piosenką swą bard sławi miłość ludziom co słyszą, słuchani w rym i w rytm lepszego jutra świt. Strzelistych katedr świat istnieje. Thank you.
Andrew Lloyd Webber skomponował ubiorak w operze w roku 1986. I bardzo szybko okazało się, że jest to jeden z lepszych musicali końca XX wieku. Pod wieloma względami jest to do dzisiaj musical wyjątkowy. Grany jest z ogromnym powodzeniem zarówno w londyńskim West Endzie, przede wszystkim wykonywany był w Teatrze Jej Wysokości, ale również na Broadwayu. I to właśnie na Broadwayu okazał się najdłużej granym musicalem. Na West Endzie miał pod tym względem drugie miejsce, zaraz po Nędznikach. No i jest to ponadto najbardziej dochodowy musical w historii, bo też rzeczywiście jest bardzo piękny i bardzo widowiskowy. Zaczyna się tą uwerturą, którą Państwa powitaliśmy, zaś najsławniejszym duetem w tym musicalu jest ten, który usłyszą Państwo już za chwilę. Duet Daj mi siebie. Zaraz potem zabrzmi instrumentalna wersja znanej włoskiej piosenki, w której refrenie powracają słowa funiculi, funicula. Myślę, że przynajmniej część z Państwa znakomicie zna tę pełną temperamentu melodię w rytmie tarantelli. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzą, o czym to jest, bo to niełatwo się wcale domyślić. Funicula to jest kolejka linowa, a piosenka została napisana na otwarcie kolejki linowej na Wezuwiusza. Był rok 1880, wtedy to właśnie po raz pierwszy można było wjechać na szczyt Wezuwiusza kolejką linową. Słowa mówią o tym, że bohater naszej piosenki namawia swoją ukochaną, by razem z nim pojechała na szczyt tej góry, gdzie ich serca zabiją mocno, a w drodze sugeruje jej, by spojrzała w górę, gdzie z trudem pracują koła zębate tej niezwykle nowoczesnej maszyny. Może to i nie jest szczególnie romantyczne, za to muzyka jest wyjątkowo udana. Funiculi, funicula grać będzie nasza orkiestra Dęta pod dyrekcją Tomasza Hadriana, ale najpierw przepiękny duet z upiora w operze Daj mi siebie. Śpiewać będą Grażyna Brodzińska i Marcin Jakiewicz. Co pan się pokazuje?
O, moja kulpa. Pomylił się. Dobra. Dobra, zaraz, zaraz, ja jeszcze zejdę. Musi być od początku. To ja już może zostanę na przykład. Thank you.
jak na kobiety przystało, muszę przemówić trochę dłużej, muszę powiedzieć, porozmawiać troszkę z Państwem. Mamy karnawał, a w karnawale co? Tańczymy, śpiewamy, bawimy się, a jesteście wspaniałą publicznością. Już widzę, już słyszę i wiem, że... No proszę, no pewnie, że tak. To ja powinnam. I myślę, że nie będę miała problemu żadnego, bo mam propozycję dla Państwa. Najpiękniejsza operetka świata. Ja wiem, że nie gracie operetek, ja wiem, ale to zagracie, bo to nie będzie takie, gracie? No dzisiaj gracie. No dzisiaj gracie. No, to przełom. I dla młodych muzyków to jakieś doświadczenie też, prawda? Coś innego, inny repertuar troszeczkę. I najpiękniejsza operetka świata, grana zresztą obecnie w Metropolitan Opera, Wesoła Wdówka Franciszka Lechara. I duet z tej operetki, na pewno wiecie Państwo, o jakim duecie mówię. Może młodzi nie bardzo, ale pewnie też, bo z rodzicami chodzą może do teatru. A troszkę starsi od tych młodszych. Usta. Milczą. Dusza śpiewa. No właśnie. Ja na wszelki wypadek będę podpowiadała tekst, chociaż większość z Państwa na pewno ten tekst zna. A śpiewa, właśnie możemy już zacząć, a ja będę dalej mówić. Tak, proszę zacząć. Proszę bardzo. A śpiewamy o miłości. Proszę mówić, proszę na mnie nie zwracać uwagi. Tym razem nie zwracać. Proszę, znaczy proszę grać, Boże, proszę grać, a ja będę mówić. I będziemy śpiewali o miłości, a to najpiękniejsze uczucie świata, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu dla Państwa. Tu widzę, są pary, a jeżeli nie ma, jeżeli są tak zwane single, to nie szkodzi, można do sąsiada śpiewać, może się coś wykluje. A tu dwie panie do siebie już zaczynają. No dobrze, dwie panie też mogą być. Tutaj dwie panie też. Ale pan jest sam, musi pan dać radę. Ma pan trzy kobiety obok siebie. Niech pan usiądzie może w środku, będzie łatwiej. O, brawo, proszę pani, brawo. Śpiewamy usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Bez miłości świat nic nie wart, kochaj mnie. Chwileczkę, nie, tak nie będziemy. Musi teraz pan, trzeba było na mnie poczekać. Przecież nie skończyłam zdania. Nie ma do czynienia z kobietami, niestety. Pana żona to rzecz na pewno, nie taka jak ja. I teraz zaczniemy, bo Państwo też muszą wziąć oddech. Przecież my teraz jesteśmy dla Państwa. Też oddech, może Pan też śpiewać. Orkiestra może śpiewać. Bierzemy oddech i teraz będziemy zaczynali. Tak, zaczniemy, dobra? Dobrze. No. I zaczniemy chyba. I nie oddech, tylko zaczynamy grać. Dobra. Czyli i usta milczą. Milczą, dusza śpiewa. Kochaj mnie. Bez miłości świat nic nie wart, kochaj mnie. Ja nie śpiewam. Cały świat dookoła tą miłością tchnie. Śpiewamy. To... Nie, stop. Nie, stop. Nie, coś słabo. Lewa strona nie śpiewa. Prawa trochę. Środek się stara, ale coś tak skromnie. Wstydzimy się, a nie ma się czego wstydzić. Dobra, dobrze. A zagracie bez dyrygenta? Dadzą radę bez dyrygenta, okazuje się. Dobrze. Czy wszyscy jesteście Państwo tak rozgrzani wokalnie oczywiście? No teraz wokalnie. A do domu pójdziecie, to jest wasza sprawa. Tak? Można sobie odchrząknąć. Mi. Można sobie sprawdzić. Bra. Dobrze. Czyli możemy już. I usta milczą. No, pewnie. Kochaj mnie. Pięknie. Bez miłości świat nic nie wart. Kochaj mnie. Pięknie. Świat. Cały świat dookoła tą miłością tchnie. Dookoła. Dobrze. Wszystko mówi mi, że ty też kochasz mnie. Pan też śpiewa.
troszeczkę sercu wstyd, że bije w walce rytm i szumi wód na krwi. Nie ma nic, jedynie wy. Szczęściu nie potrzeba słów, uściskiem ręki do mnie mów. Proszę pana, do mnie uściskiem. Wystarczy, bo już wiem, że kochasz mnie. A teraz mruczymy mormorando i... I panie do panów, kochaj mnie! Szanowni Państwo, w związku z Państwa występem podczas koncertu noworocznego 2016 proszę przyjąć wyrazy najszczerszego uznania i szacunku. Jestem naprawdę zaszczycona, byliście Państwo znakomici. To była muzyka operetkowa, my znów wracamy do musicalu i znów do jednego z najsławniejszych amerykańskich, tym razem musicali. To West Side Story, skomponowany w 1957 roku przez Leonarda Bernsteina. Bernstein to była prawdziwa legenda amerykańskiej, światowej muzyki XX wieku. Człowiek zupełnie niezwykły, obdarzony bardzo licznymi talentami. Był świetnym kompozytorem i to nie tylko muzyki takiej lżejszej właśnie, musicalowej, ale również bardzo poważnej muzyki symfonicznej, muzyki oratoryjnej, religijnej. Był świetnym propagatorem muzyki. Przez wiele lat prowadził cykl koncertów, audycji muzykalniających dla młodzieży pod tytułem Omnibus. I w sposób naprawdę niedościgły, bardzo profesjonalny, a zarazem niezwykle przystępnie opowiadał młodym ludziom o muzyce, zdradzał jej tajniki, zachęcał do obcowania z muzyką klasyczną. Był to człowiek bardzo wszechstronnie wykształcony i bardzo dbający o poziom wszystkiego, co wychodziło spod jego pióra. To też nic dziwnego, że kiedy pisał West Side Story, zadbał o to, żeby tekst był rzeczywiście najwyższej próby. Historia opowiedziana w tym musicalu bazuje na historii Romea i Julii, dwójki szekspirowskich bohaterów, którzy pokochali się, mimo iż nie sprzyjały okoliczności. Bohaterowie West Side Story również zakochują się w sobie, chociaż są z dwóch zupełnie różnych światów. Ona jest Amerykanką, on jest imigrantem, Portorykańczykiem. Należą do dwóch różnych zwalczających się nawzajem klanów. I mimo, że kochają się naprawdę najszczerszą miłością, to nic z tego wyjść nie może. I podobnie jak historia szekspirowskiego Romea i Julii, również i ta historia kończy się źle, kończy się tragicznie. Ale jest to rzeczywiście jeden z najpiękniejszych musicali, taki, w którym udało się kompozytorowi wyjątkowo umiejętnie połączyć warsztat kompozytorski, klasyczny, z takim świetnym wyczuciem rytmów latynoamerykańskich. Tych latynoskich rytmów w West Side Story jest całe mnóstwo i mnóstwo znakomitych przebojów, które również umiejętnie połączył Leonard Bernstein w suicie West Side Story, która jest niezwykle popularnym utworem
grywanym podczas koncertów symfonicznych. Sam Bernstein nie tylko komponował, nie tylko opowiadał o muzyce, ale był również świetnym dyrygentem. Dyrygentem obdarzonym niezwykłym charyzmatem. A tak to jest w świecie dyrygentów, tych już takich szczególnie sławnych i szczególnie znanych, że mają oni takie pewne swoje słabości. To jest jednak niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie stawać przed orkiestrą czy zespołem operowym, mając za sobą tysiące publiczności, udźwignąć ten niezwykły ciężar odpowiedzialności. To też i te słabości bywały przez otoczenie zauważane, podkreślane i czasami bywały tematem anegdot. Otóż mówiło się, że Scholti niezwykle dumny jest z tego, że poprowadził ogromną ilość przedstawień operowych. Mówiło się o tym, że Leonard Bernstein jest taki troszeczkę egzaltowany, że jest to kompozytor, któremu niezwykłą przyjemność sprawia dyrygowanie i muzykowanie, w związku z czym często gestem, miną daje odczuć, że jest po prostu natchniony w momencie, kiedy dyryguje. No i wreszcie też trochę nie bez racji mówiło się, że Herbert von Karajan jest dyrygentem, który uważa, że jest tak wielki, że właściwie to jest jedynym dyrygentem na świecie. Podobno oni kiedyś w Trójkę się spotkali i rozmawiali o tym, dlaczego który to z nich jest taki bardzo sławny. I Scholti mówi: ja zadyrygowałem największą ilość najwspanialszych przedstawień operowych na świecie z udziałem mnóstwa gwiazd. No świetnie. Bernstein mówi: a ja za to jestem natchniony, i to przez samego Boga. Na co Karajan: o przepraszam, ja panu żadnego natchnienia nie zsyłałem. Usłyszymy teraz na zakończenie pierwszej części naszego koncertu dwa fragmenty z West Side Story. Najpierw Maria, słynna melodia głównej bohaterki. Tutaj usłyszymy dwa sola znakomite na puzonie i na trąbce. I wreszcie sławne Tonight w wykonaniu pary naszych solistów. Zaraz potem rozpocznie się przerwa, w której chcemy Państwa zachęcić do zainteresowania się cegiełkami na rzecz naszej orkiestry. Bardzo prosimy, jeżeli uważacie Państwo, chcecie Państwo wesprzeć działalność naszej orkiestry, to serdecznie zachęcamy do nabywania cegiełek. Również w przerwie, w holu, będziecie Państwo mogli odnaleźć stoisko z płytami pani Grażyny Brodzińskiej. Myślę, że warto zabrać ze sobą do domu część tej niezwykłej atmosfery, która towarzyszy nam podczas tego wieczoru. West Side Story Leonarda Bernsteina. Gra orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach pod dyrekcją Tomasza Hadriana. Śpiewają Grażyna Brodzińska i Marcin Jajkiewicz.
Dobrze, no to już. No to gramy. Przyjmujemy się. Damy sobie radę. Nie, słuchaj, przytulimy się przynajmniej do siebie. Żony nie ma, ale żona mnie lubi, więc damy radę. O, jest. Nie, nie będziesz do swojego śpiewał. Będziemy razem do jednego dobrego śpiewać. Jest. Thank you.